Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Chciałoby się powiedzieć, w ten piękny dzień, chociaż pada rzęsisty deszcz i jest dość chłodno. No ale, jak ktoś jest młody, zdrowy, albo też nie młody, ale starszy, ale zdrowy i pełen energii, pełen sił życiowych, to też dla niego będzie to piękny dzień. Pamiętam, jak byłem młody, to cieszyło mnie wszystko, a teraz jestem już stary, to tylko cieszą mnie słoneczne piękne dni. Ech! Lata! W dzisiejszej audycji niedzielnej odpowiemy sobie na pytanie: czy Pan Dobry Bóg oczywiście zakładamy, że istnieje jakaś taka siła, moc pozytywna moc pozytywna czy ona też czasami może być trochę negatywna czy Pan Dobry Bóg tylko pieniążki na Stingera rzuciłby swojemu wielkiemu wyznawcy Marusiowi czy, czy także mógłby tych nie, pieniążków nie rzucić co byłoby bardzo złym oczynkiem. Tak więc, czy tak mówiąc poważnie, czy Bóg, pewna siła taka pozytywna, może też kogoś zabić, zabić, zniszczyć, wykasować? Moim zdaniem tak może i chciałbym to udowodnić. Oczywiście zakładamy, że taka siła istnieje, tak, bo tak naprawdę nie wiemy, czy istnieje. Chcemy, żeby istniała, no na pewno źli ludzie może nie za bardzo chcą. Albo gdzieś wierzą w miłosierdzie, że całe życie będą robili świństwa innym ludziom, a potem jakieś tam miłosierdzie się uruchomi, tak? Czyli że jak wydymali kogoś tam w świecie, tak, używając Tora, czy, czy innych różnych prób tuszowania przestępstwa, to wydymają istotę, która ich stworzyła. Można tak wierzyć, czemu nie? Można we wszystko wierzyć, pytanie, co z tego wyjdzie. E, tak więc, e, jeśli założymy, że taka istota istnieje, przedwieczna, odwieczna, to chyba jestem w stanie udowodnić, że ona także może kasować. Przy czym tu znowu temat rozgałęzi się na dwie strony, bo kasowanie i to trzeba powiedzieć, bo bankowo zapomnę, jak powiem, że później powiem Państwu, to na 100% zapomnę, że usunięcie z tej planszy, którą my widzimy, my widzimy, przepraszam, na planie materialnym to jest. Niekoniecznie usunięcie całkowite, bo przecież jeśli wierzymy, że istnieje taka istota, i wiemy, że wszechświat już coraz częściej się mówi, że ma tendencję do bycia nieskończonym, bo to jest tak nieprawdopodobnie wielkie, to też zakładamy, że mogą istnieć inne planety, inne jakieś przestrzenie duchowe, tak światostralne, ale to nie tylko światastralny jest tych światów, poziomów, dużo, dużo więcej. Więc tam też może istnieć życie. Jak mówił, jak ktoś to mówił w kawale, że dlaczego towarzysz Hrówczow ma robaki, bo musi mieć jakieś życie wewnętrzne. No, akurat czytałem jego dzienniki, to, to dla mnie jest jedna z najdziwniejszych rzeczy na świecie, że gościu, który miał umaczane ręce po łokcie we krwi własnych rodaków, bo on był Ukraińcem, z tego co pamiętam, i na Ukrainie tam szalał, zanim go tam do Moskwy wzięli główni siepacze. To, że miał takie przemyślenia pod koniec życia, bo go tam zamknęli w daczy, przyjeżdżały wycieczki do niego, on tam jakiś obsadzał pola, filozofował, ogólnie miał depresję. No, zeskoczenie z roli gościa, jednego z najważniejszych ludzi na świecie, w top 10 z całą pewnością go historia zapisze gdzieś tam. Zwłaszcza za to walenie butem, chociaż mówią niektórzy, że to nie był but. W ONZ-cie to e, do, do bycia jakimś tam dziadkiem, dziadziu opowiedzieć jakąś historię, nadaczy, no to faktycznie może spowodować depresję. Bardzo, ciekawy, bardzo ciekawa rzecz. Jeśli ktoś z Państwa troszkę Państwa interesuje taka psychologia dyktatorów, to, to sobie po, poszukajcie informacji, pełno jest tego na internecie. Są bardzo ciekawe rzeczy. Dla mnie to jest jedna z dziwniejszych rzeczy. To, do jakich on wniosków doszedł, no to podkreśla, jakby takie moje przemyślenia, że człowiek, jak jest w jakiejś grupie, to całkowicie, znaczy, całkowicie to jest złe słowo, no ale praktycznie na pewien czas całkowicie przejmuje osobowość tłumu, czyli taki egregor, można by powiedzieć, w magii, takie słowo używane, jak się gromadzi kilka osób mających jedno marzenie, to powstaje jakaś taka siła, która nimi kieruje, to się nazywa ta niewidzialna siła, w świecie astralnym nazywa się egregor. Myślokształt, różnie to nazywają. Jak go odłączyli od tego egregoru, ale na, nie, nie zabili, moim zdaniem na szczęście, bo co ta śmierć by dała, tak sobie człowiek chociaż coś ciekawego się dowiedział, to u niego zaczęła się ujawniać jego prawdziwa osobowość, i zaczęły być, on doszedł do wniosku, że tam obsiewanie pól, jakieś tam rzeczy, no tak normalnie doszedł do wniosku, że to debilizm. No taki właśnie był komunizm, to był debilizm, tak? Debilizm, zbrodnia, rzeź. Nieprawdopodobna rzeź, tak, głupota kompletna, tak? Czy w Mao, te wybicie wybicie w rubli, to no to, to, jest, to jest tak kretyńskie, tak? Czy te budowy nieprawdopodobne, co więźniowie robili, umierając z głodów w Rosji? Zmienia niebiegu rzek, no, no jak człowiek o tym czyta, to mówi, co jest grane, tak? Czy to ktoś sfałszował tę książkę? Czy my to jeszcze trochę rozumiemy, zwłaszcza starsze pokolenie, bo żyło w tym systemie chorym, ale już ludzie. Z wolnych krajów, jakaś Szwajcaria, Stany Zjednoczone, to oni tego kompletnie nie rozumieją, dla nich to jest abstrakcja. Ich umysł nie może tego zrozumieć, tak? No jeździła po Rosji, jeździły czarne samochody, o czwartej rano było wejście do domu, zabranie kogoś, katowanie, przyznawanie się do tego, że gościu, który nogi nie postawił poza nawet swoim miastem, a nie mówiąc o innych krajach, się przyznawał do bycia. Szpiegiem imperialistycznym, brytyjsko-polsko często, polsko też. Przed II wojną światową nas zniszczyli. Na przykład, brytyjsko-niemiecko-amerykańskim szpiegiem. A gościu w ogóle poza swoją dzielnicę całe życie nie wychodził. No i się przyznawał do wszystkiego na Łobiance, z czego trochę potrzymali kula w łeb i tyle. I bezimienna mogiła. No to, jest coś, to jest tak chory system, że właśnie on, on jest tak modny, bo ludzie nie, sobie nie potrafią zrozumieć, że coś takiego mogło mieć miejsce. Dlatego, jak się mówi o NWO, które jest zaliczane do teorii spiskowych, no to mądro głowi się śmieją, no ale takie coś i to w znacznie gorszej formie już było właśnie w Związku Sowieckim. No to jest ludzie jedzący siebie, kanibalizm powszechny, nieprawdopodobny głód, nędza, potworne zbrojenia. Ludzie konający z głodu, wychwalający Stalina i Lenina, składający im kult niemal jak Bogu. To jest jak się to czyta, to po prostu to było coś tak strasznego, coś tak obłędnego, że dlatego komunizm jest cały czas modny. Bo nikt sobie nie potrafi, znaczy nikt, ja potrafię, wielu z Państwa sobie potrafi, są ludzie, którzy czytają o historii, ale no, no normalny człowiek nie umie sobie tego wyobrazić. Mówi, kurwa, To trzeba zebrać parę osób, pójść pod sejm i poprotestować, no to. Każdy, kto by tak zrobił, no, powiem Państwu tak. Ludzie byli tak zastraszeni, że bali się myśleć o czymś takim. Dzieci donosiły na rodziców i miał pomniki. Saszka Korczagin, który skazał swoich rodziców na rozstrzelanie, że coś tam na władze radziecko mówi: Matka kos, kłos zboża biorąca dla swoich umierających z głodu dzieci, rozstrzelana. To była norma tam. A ludzie się śmieją, że NWO jest niemożliwe. No przecież coś jeszcze gorszego było już, tak? Było, funkcjonowało przez tyle lat. I jeszcze na Zachodzie debile to opiewali, tak? Literaci, wierszokleci, pisarze za pieniążki radzieckiego wywiadu. A często robili to nawet za darmo i dopłacali. To jest właśnie ten fenomen komunizmu, nieprawdopodobny. Ale... Yy... Oczywiście za komunizmem według takiej prawdziwej magii stał egregor bardzo potężny. Niektórzy nawet są zdania, że to nie jest jakiś nowy egregor, tylko że egregory są, powstają jakieś nowe, małe, ale te największe, najwięksi gracze są tacy sami. Oni tylko zmieniają trochę kolory, trochę idea się zmienia, ale one są te same. Jaka jest prawda, nie wiem, bo nie widziałem żadnego egregoru, ale jest to takie pojęcie, taka idea, która ma wyjaśnić współdziałanie milionów ludzi. Często w głupim, okrutnym dziele, który nie ma kompletnie sensu. Sobie wyobraźcie, że Rosja byłaby kapitalistycznym krajem. No przecież byłaby, biorąc pod uwagę ich złoża, jakby to było dobrze zarządzane, możliwe, że byłaby bogatsza od Stanów Zjednoczonych i potężniejsza. A to wszystko poszło, ta cała innowacyjność, przedsiębiorczość ludzi, że oni tylko produkcję zbrojeniową mieli w miarę dobrą, a ta reszta to, to był chłam nad chłamy. Kto pamięta te ruskie towary? Były tanie, ale to był chłam. Najgorszy chłam. Tak więc, szanowni państwo, wracając do tematu, jeśli chodzi o to, czy Bóg jest, czy Bóg też może uzdrowić, ale też Bóg, czy może kogoś na przykład walnąć z plaskacza, jak to się mówi, pierwszy raz usłyszałem u, um, historię u Leszka Rządu, znanego polskiego takiego, można powiedzieć, na pewno nie kołcza, ale nauczyciela duchowego człowieka, z którym wszedłem kiedyś w konflikt, wywalił mnie ze swojego forum, miał rację w 100%, bo uderzałem w jego biznes, a to było jego forum i no, no co miał zrobić, no, zostawić mnie, żeby mu zmniejszał zyski, to bardzo dobrze zrobił, ja mówię brawo, bardzo dobrze, że mnie wyjebali z forum, ale były też inne rzeczy związane z jego terapią, mianowicie regressing, to jest coś takiego, gdzie wchodzisz z ulicy i Hiperwentylujesz, żeby terapeuta, 3, 2, 1, przypomnisz sobie tam, kiedy pierwszy raz na przykład poczułeś to uczucie, i to ma się coś przypomnieć. Ja byłem raz na tym, widziałem jak to się dzieje. Niektórzy faktycznie sobie przypominali różne rzeczy, to faktycznie na własne oczy widziałem. Jeden z moich znajomych miał taką wizję, potem jeden terapeuta, mój kolega mi robił ten regres i wykręciło mnie w tej hiperwentylacji, ale nic się niestety nie pokazało, nic się nie stało. Natomiast na wschodzie, zanim się zacznie robić takie techniki bardzo inwazyjne, hiperwentylujące, to się chyba w ogóle technika młota w Pranayamie nazywało, ale to już dawno Pranayamę czytałem, wiele lat temu, więc mogę się mylić. Takie intensywne oddychanie, żeby zrobić hiperwentylację, jest po prostu dla wielu ludzi bardzo niebezpieczne. I na przykład na wschodzie najpierw uczono człowieka moralności, tak? To jest bardzo ważne. Hatha Yoga i Pranayama była bardzo delikatnie wprowadzana. Te mocne ćwiczenia to po wielu latach praktyki jogicznej. A tutaj wchodzisz z ulicy i to robisz. Czy masz astmę, czy masz rozedmę. Ja na przykład miałem bardzo słabe płuca od najmłodszych lat genetycznie, i dla mnie to jest niezdrowe. Dla wielu ludzi może to być niezdrowe. I to też tam był taki gościu na forum, pamiętam, Khadgar pamiętam go, bo mi wepchnął za kilkaset złoty cuchnącą taką maszynkę do zwiększania siły oddechu, właśnie taką opartą na metodzie butejki, jak go poprosiłem, czy może jakiś zwrot być, co już przestaliśmy się kolegować, no tak to jest. Tak to jest czasami i on właśnie miał taką chorobę, miał coś uszkodzony, to, to nie zdradzam żadnej tajemnicy, bo on to wielokrotnie pisał publicznie, że on bez żadnej Przyczyny się hiperwentylował. Czyli no mózg, y, nasz układ nerwowy, jak na przykład wchodzimy na schody, to automatycznie chcemy więcej oddychać, żeby komórki dostały więcej tlenu i wyrzuciły więcej dwutlenku węgla. A u niego ten automat przyspieszał sam, jak on nic nie robił, on się hiperwentylował bez przyczyny. No i miał dostęp do różnych tam prac naukowych, rosyjskich naukowców, amerykańskich, jeszcze z jakiegoś innego kraju, właśnie. Naukowców mówiących o hiperwentylacji, jak to się leczy, dlaczego to jest, bo to jest jakaś, jakiś zespół chorobowy. No i on tam zaczął delikatnie mówić, tak. No jak to z tym regresingiem jest, jak to no, oddychasz tak szybko, tak, może to zaszkodzić komuś. No i on tam też miał problemy, prawda? Bo e, nie wiem, czy go wyrzucili później, czy coś, no bo po tej kupnie takiej maski od niego taka była. Mam to do tej pory kilka takich. Plastikowych osłonek i to się po prostu takim talerzem ruszało z plastiku, no to koszt tego zrobienia ze złotówka, ale wkurwiłem się na to, że paliwo wiadomo, ludzie muszą zarobić. Daje się duże ceny, ale jak coś działa, to nie ma problemu. Tylko, że chodzi o to, że ten plastik, z którego było to wykonane urządzenie, potwornie cuchnął potwornie, nie dało się z tego korzystać w ogóle. Był taki smród i dałem to ojcu, do tej pory sobie nie mogę wybaczyć on to używa potem kasłał, miał problemy. No i potem już jak było o zwrocie, to już nie ma mowy i koniec, koniec znajomości. A przecież bym machnął na to ręką, tak? Przecież ja nie jestem taki, żeby się pultać o parę złotych, chociaż wtedy te kilka stów to, no to było dla mnie bardzo dużo. Zarabiałem w bibliotece, nie wiem, 700 zł czy 800, już nie pamiętam, grosze. To było dwie czy trzy stówy za to urządzenie, tak? I teraz robią też podobne takie urządzenia oparte na metodzie butejki, więc jak Państwo mają kasę, możecie kupić. Ale jak nie macie kasy, to możecie to inaczej robić. Tam jakiś ojciec pokazywał, sam wymyślił jakąś butelkę, się w butelce się robi małą dziurkę i się oddycha przez nią. Chodzi o to, żeby mniej tlenu doprowadzać i wtedy ten głód tlenowy, mówiłem Państwu wiele razy, fantastyczna metoda podnosząca wydolność i zdrowie organizmu, nazywa się to metoda butejki. Można to ćwiczyć za darmo, jak ktoś nie ma kasy. Można kupić maskę, można zrobić z butelką, że się zwiększa ilość tych dziurek. Można sobie zrobić pięć butelek w każdej w jednej jedna dziurka, w drugiej druga, w trzeciej trzy dziurki, e, przez to więcej będzie tego powietrza wpadało. W ten sposób można sobie to zrobić za darmo. tak? Jak ktoś kupuje butelki stale, to, to może to zrobić za darmo. Koszt, koszt stępienia noża tak? w łamku procenta. No, ja Państwu powiem, że kiedyś Leszek Rządu, którego kupiłem chyba wszystkie książki, i kasety z medytacjami, bardzo fajne. Książki, skarbnica wiedzy, naprawdę fantastyczne. A i sam Leszek wydaje się w porządku gościem. No, ale mnie wywalił i nie mam o to żalu, bardzo dobrze zrobił, sam bym tak zrobił. Natomiast chodzi o to, że. Ja zacząłem o tym, chyba napisałem artykuł na tym swoim pierwszym blogu na onecie Księga Sukcesów. I powiem Państwu, że miałem z tego powodu straszne wyrzuty sumienia, bo no bo sobie powiedziałem tak, mówię, no wychowałeś się na książkach tego gościa, tak? Najpierw był Joseph Murphy, no masę różnych, jakieś traktaty magiczne, to gówno warte było na, na, podstawowym, na podstawowym etapie zrozumienia pewnych rzeczy. No i lepszy jest Joseph Murphy, bo tam są proste rzeczy, które potem zdają się być bardzo naiwnymi, ale nadal skutecznymi w jakimś tam procencie, większym niż mniejszym. Natomiast książki Leszka Rządu, no to opisał podświadomość, hunę, no bardzo ciekawe rzeczy tam były, jak się nie katować. No, no Leszek Żądło to jest zdecydowanie taki post prl i PRL łamane na lata 90. Najlepszy moim zdaniem nauczyciel rozwoju duchowego w Polsce I to bez dwóch zdań. Świetne książki, jak Państwo mają możliwość kupić książki Leszka Rządu, kupujcie wszystkie, w ogóle nie patrzcie. Naprawdę dużo z tych książek można rzeczy się dowiedzieć. Ja byłem nimi zafascynowany i miałem takie poczucie winy, ponieważ no, wiedziałem, że mam rację z tym regresingiem, ale wiedziałem, że on to robi i no to co to mało było takich do, do, do tego, żeby o nich pisać. Um. Rzeczy, dlaczego się wziąłem na gościa, któremu dużo zawdzięczałem, i miałem z tego pod duże wyrzuty sumienia. Dziwnym trafem zacząłem może niektórzy z Państwa pamiętają ten czas zacząłem strasznie chorować. Non-stop zacząłem chorować. Ktoś mi tam poradził, chyba Andrzej ze strony świat, świat ducha, też polecam dobra strona, duchowa bardzo mocno, żeby go przeprosić. I ja, słuchajcie, napisałem do niego, przeprosiłem tego Leszka, Żono za to wszystko. Napisałem, że był moim. Mistrzem od najmłodszych lat, znaczy od najmłodszych, myślę, że tak, do 19 roku życia, 20, kiedy trafiłem na jego książki, i w związku z tym, przepraszam, on, on odpisał chyba coś żeby to skasować, i tak dalej, nie ma problemu. Skasowałem wszystko tak, jak było. I wyobraźcie sobie, 2 trzy dni ja przestałem chorować. I teraz jest pytanie, czy to była ingerencja zewnętrzna, czy moje poczucie winy tak mnie załamało. Na dwoje babka wróżyła, lepiej się nie. znaczy lepiej. No ja lubię bardzo pogrzebać w takich sprawach, ale myślę, że teraz to już nie ma sensu, czy tak było, czy nie. No to była taka dla mnie lekcja, że lojalność, przede wszystkim lojalność numer jeden. Nie powinienem był tego robić, źle zrobiłem. Uważam, że to był bardzo duży błąd. Dlatego też po części rozumiem hejterów, część z nich za różne rzeczy wywaliłem z forum i. I teraz po prostu są, no chcą po prostu mi coś udowodnić, chcą się zemścić, chcą mi coś pokazać. Dlatego, dlatego ich rozumiem, bo ja chyba też na takiej właśnie zasadzie działałem. Ale doszło później do mnie, jak już opadły emocje, że to było nie tak, bo dużo tej osoby jednak zawdzięczałem. Jeśli jednak coś nie tak robi, to dlaczego się na niej skupiłem? Jest tyle kurestwa, setki tych kołczów, wróżbitów, tarocistów, dziwadeł przeróżnych. I dlaczego ja o nich w takim razie czegoś nie zrobię? A w ogóle po cholerę mam się koncentrować na ludziach, którzy coś źle robią, zamiast się skoncentrować na tych, co dobrze robią. To jest mój czas, to jest moja energia. Na czym się skupiasz, takim się stajesz. No taka jest prawda, jak się skupiasz na głównie, to będziesz przejawiał trochę gówna. Może nawet mu latem się stanie, rzeczywiście żart. A jeśli się skupiasz na czymś pięknym, no to dążysz do piękna, tak? I. Nie chcę ze swojego życia gnoju zrobić, dlatego staram się skupiać na rzeczach pięknych, kiedy tylko mogę. Tak więc, szanowni państwo, no to taka była historia, i właśnie ten Leszek Żądło napisał czy powiedział powiedział w jakimś nagraniu swoim że właśnie była jakaś kobieta w toksycznej rodzinie. Modliła się o Bożą Pomoc, i nagle ten, który tam chyba ojciec katował, spad ze schodów, jakoś tych było złamał kręgosłup i kaput na miejscu pisz No i tak, mówię spoko, spoko, ale tak jakieś miałem wątpliwości. A potem, w mojej, można by to w cudzysłowie powiedzieć, karierze się zetknąłem z wieloma sytuacjami, kiedy faktycznie ktoś naprawdę już tak wywrzeszczał do Boga, tak, już był w desperacji. No, wiele razy to nic nie dawało efektu, ale były takie sytuacje, że. Nagle ludziom, którzy ewidentnie no, mieszali w danej sytuacji, byli sprawcami zła. No, działy się przykre rzeczy, tak? Łącznie ze zgonami. Głównie były to zgony. W wypadkach były jakieś ciężkie pobicia, po których już człowiek nie odzyskał sprawności. I przestawał, jak to się mówi, jak to śpiewa. Bardzo mi się ten raper podoba. Czekajcie, jak on się taki małolat nazywa. Mm. O pociągach, tam cały czas kwestie pociągów są. No, taki jest żywy, taki żywy rap można by powiedzieć. Takie podstawy rapu, jak on się nazywa? Kurde. No nieważne, potem sobie przypomnę, on mówi szmącić. Szmącić, czy mieszać coś w danej sytuacji, tworzyć zło. I powiem Państwu, że zacząłem w to wierzyć, że e, ponieważ miałem trochę przypadków różnych, ponieważ jak wiecie, od kilkunastu lat się zajmuję rozmowami z ludźmi, znaczy, teraz już od, od kilku lat już. Tego unikam, odmawiam z tego względu, że już mam po prostu dość. Chyba potraficie mnie Państwo zrozumieć. Dość, już po prostu wystarczy. Już wystarczy, że to co mówię, że na forum ludzie to mówią, już wystarczy, dość, już sobie po prostu muszę odpocząć ileś lat, bo tego było po prostu za dużo, to mnie przyciążyło, mnie jak kamień. No, no nie da się, ludzie robią to. Psychoterapeuci, ludzie od psychiki mają swoje specjalne, jakieś tam rytuały, mają specjalne zasady, jak to robić. A ja się w to wszystko emocjonalnie wklejałem, jeszcze sobie do swoich problemów dołożyłem cudzych, i to, to mnie przygniotło. I nie chcę, nie chcę już słuchać o tych tragediach, tego jest tyle. Oczywiście robię tylko. Robię tylko wyjątek dla moich przyjaciół, dla moich znajomych, dla tych, którzy mi pomogli w ciężkich sytuacjach. Na przykład byli ze mną na rozprawach sądowych. Zawsze dla nich jestem w miarę, kiedy mam czas, otwarty i pomogę zawsze z chęcią, bo i oni mi pomogli w tragedii. Więc lojalność to jest moim zdaniem rzecz święta. I właśnie dlatego miałem bardzo duże wyrzuty sumienia, że z leszkiem rządu to zrobiłem. Nawet teraz niech mówi, że kosmici lądują, nie będę się wypowiadał. Dużo od niego zaczerpnąłem, oczywiście płaciłem za tę wiedzę, ale mimo wszystko, zaczerpnąłem od niego dużo wiedzy. Jednak pewna powinna być lojalność, pewne zasady męskie powinny obowiązywać i nie będę już o nim nic mówił. E, dlatego ktoś może powiedzieć, że powiedziałem o regresingu. On i tak dużo zarabia na innych rzeczach i warto je kupić. To, co mówi, to jest często mądre, chociaż promuje jakieś usługi, ja z nich nie korzystam, ale on ma tyle książek, tyle ma materiału, że na niej sobie spokojnie może zarobić i jest tego godzin, zdecydowanie. Potem tam się do mnie zaczęli odzywać ludzie, którzy jacyś z nimi mieli rozprawy sądowe. Zwaliłem to wszystko tam. Usunąłem to wszystko, nie chciałem się tam. Ludzie z nimi mieli konflikty, chcieli mnie do tych konfliktów włączyć, a ja sobie wtedy pomyślałem, nie, nie będę się wychowałem na jego książkach, dużo wiedzy zdobyłem, nie będę świnią, nie będę się w to wpierdalał, jak będę chciał komuś przyjebać, to jest duża rzesza oszustów, w których można dojechać, ale nie gościa, na którym się wychowałem. Mimo, że tam są jakieś wady, czy to się, kto nie ma wad, ja też mam swoje wady. Jeśli moje książki przetrwają i to, co mówię po mojej śmierci, to też będą mówili, a to źle zrobił, a to źle zrobił. To jest naturalne, oczywiste. Nowe pokolenia są, mają świeże spojrzenie, są mądre, bardzo dobrze, nie widzą to, te błędy, których ja nie zobaczyłem. Oni też się zestarzeją, przyjdą młodzi i też ich będą, ich błędy podkreślali, bardzo dobrze, no taka jest kolej rzeczy, żeby ktoś stał, powiedział o piśmie mistrza, super, ale tu coś nie, nie działa, tak, znaczy ja nie jestem żadnym mistrzem, ale mówię, jeśli moje gdzieś tam słowa przetrwają, to tak może być, a jeśli nie przetrwają, to też żadnego dla mnie to nie będzie miało znaczenia, są tylko dwie opcje, jeśli po śmierci nic nie ma, no to będę miał na to wyjebane, bo tego co jest Markiem Kotońskim nie będzie, nie będę istniał, nie będzie myśli, więc nie będzie żalu, że o, moje książki nie przetrwały, ani nie będzie też radości o przetrwały, bo mnie już nie będzie w ogóle. Natomiast jeśli istnieje jakieś życie pośmiertne, to ta planetka, te sprawy, to to jest tak kiepska, to, to jest tak malutkie, żeby się tym przejmować, jakieś książki, czy coś, dusza gdzieś pójdzie indziej, czy na inną planetę, czy do innej rzeczywistości doświadczać i uczyć się, żeby się zbliżyć do źródła Bożego. I tyle. I w obu przypadkach nie ma się czym przejmować. Możecie sobie tym podetrzeć zatki moimi książkami po mojej śmierci. Nie widzę w tym żadnego problemu, a możecie też rozpalić nimi ogień, a możecie też w ogóle o nich nie myśleć. Nie ma, to nie będzie to miało żadnego znaczenia. Może mieć znaczenie dla mojego ego, bo teraz na tym zarabiam i chcę sobie kupić nowy samochód i chcę sobie jeszcze parę rzeczy kupić, i jest mi to potrzebne do życia. Natomiast jak umrę, to już będzie mi to powiewało i wisiało. Tak więc chcę Państwu powiedzieć, czy Bóg to może zrobić. No to teraz sobie porozmawiajmy o, o sytuacji, kiedy ktoś prosi Boga o uzdrowienie, tak? No wiemy, że te uzdrowienia istnieją. Znaczy, mówią ludzie, którzy walczą z wiarą w takie podnaturalne zdolności, że to jest jakaś cudowna zdolność do remisji człowieka. I można by się też tu zatrzymać nad tą teorią, ale w każdej religii, w każdym. Miejscu świata, no są cudowne uzdrowienia. Nagle ja sam miałem w rodzinie osobę, która się uzdrowiła bez modli do Boga, więc to nie jest tak, że ja mówię na 100%, że tak jest. Ale jeśli przyjmiemy, zróbmy takie założenie, żyje z bółki od czasu do czasu z, ze względów dla nas niejasnych, chociaż magia to wyjaśniła, jakie to są dokładnie względne, ale to już nie czas i miejsce, bo miało być parę minut, maksa, jest znowu prawie już pół godziny, to sobie powiedzmy, że załóżmy że takie uzdrowienia istnieją. Są pewne warunki, dusza spełniła pewne warunki, karma się wybaliła, dusza zmieniła swoje nastawienie do pewnych rzeczy, odpracowała to co narobiła w poprzednich wcieleniach, czy ma jakąś pozytywną karmę, prosi dusza o razem z ciałem, z osobowością, bo to są poszczególne składniki, nie miesza się tego. Razem osobowość to coś innego niż dusza i proszą, tak? Proszą o uzdrowienie ciała z choroby Bądź umysłu własnego z choroby, osobowości z jakiejś choroby, z lęków, ze wstydu, z nieśmiałości, z jakiejś choroby skóry. Ludzie proszą o wiele rzeczy. Z IBS-u, tak jak ja, czyli żeby wyjść normalnie, a nie żeby był natychmiast 20-30 metrów od domu zaczynał boleć brzuch. Znaczy, zależy, tu mogę wyjść nawet 200-300 metrów byle pod górę, żeby biec z powrotem z górki. <laughs> Naturalny tuning. Ale w Warszawie to 20-30 metrów już zaczyna się kotłować, Lita zaczynają podskakiwać, zaczyna być biały na twarzy tak i się zaczyna, bo jest trudniejszy powrót do domu, do mieszkania, a tutaj na Podkarpaciu powrót jest bardzo łatwy z psem. Poza tym ostatecznie można by jeszcze pójść taką drogą na skróty przez las, znaczy tam jest też dużo kamer na, nastawiali, wiem, na tych, na tych, co... Ktoś tam jakąś marychę kiedyś hodował, jakieś było zioło, tak? I po, wiem, że są poustawiane kamery na szczęście blisko posesji. E, tak więc zresztą ja też ustawiłem dwie pułapki takie sprytne, e, które jak się coś poruszy, tak? I w nocy, i w dzień robią zdjęcie. Tam jest opcja też wysyłania na SMS tego zdjęcia, jakby ktoś zabrał na przykład, tak? O, ktoś zabiera kurła, he, 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 zabiorę se towar. A tu bag, zdjęcia, czy y, krótkie filmiki sobie można ustawić. Bardzo fajne są te kamery leśne. Można je używać nie tylko do lasu, oczywiście. Oj, przepraszam, uderzyłem tutaj w skarpetę. Tak więc, szanowni Państwo, zakładamy, że Bóg może uzdrowić. Są jakieś warunki spełnione, czy, czy podlizujemy się wyjątkowo mocno? Są różne teorie na ten temat. I w związku z tym Bóg postanawiał uzdrowić. No, Bóg stworzył nas z kwarków, z kwantów, z tych wiązań wirtualnych, więc delikatna zmiana w nich w kodzie DNA sprawi dużo więcej niż suplementy, operacje. Bach, nagle się coś uzdrawia i piździec, no były jakieś złogi czy coś, nie ma, wyparowują, bo to wszystko cała materia przecież jest sprowadzona jest do wiązań jakichś wirtualnych, jak oglądam tych fizyków, a do tego doszli, a co jest poniżej nich, jakie są energie siły czy co tam jest, no to nie wiemy, bo nie wiadomo jak tego sprawdzić ani matematycznie, ani doświadczalnie. W związku z tym zakładamy, że Bóg, Twórca Wszechświata, wie, co tam jest i wie, jak to zrobić, więc jak są złogi czy coś, i lekarz ci powie, że niemożliwe, to Bóg to może jednym aktem woli wszystko może być polikwidowane, co powoduje tę chorobę. Może być, może. Ktoś może powiedzieć, przesunięta kości jest, no ale no, skoro materia jest praktycznie pusta, tak, to są te wiązania atomowe, te siły, no to Bóg, który to ustawia, no to może tak zrobić, pstryknąć, powiedzmy boskim palcem i to nagle jest równe, tak, wszystko. Była kość złamana, czy coś było z nią nie tak, i jest okej. Okay. Była odwapniona, jest, jest okej, okay wszystko. Tak więc załóżmy, że jeśli Bóg istnieje, to Bóg też może uzdrowić. No ale teraz sobie musimy powiedzieć: większość chorób ludzi jest spowodowana, o czym mało ludzi wie, tak naprawdę przez pasożyty. Znaczy, może powiedzenie, że większość chorób jest bardzo odważne i nie mam na to żadnego powiedzenia, znaczy powiedzenia podłoża naukowego. Ale na pewno bardzo duża część chorób jest spowodowana pasożytami. A pasożyty zawsze są wtedy, kiedy, często są wtedy, kiedy jest grzybica w ciele. Czyli na przykład, jak jemy ciaska, ktoś mówi, o ja nie mam grzybicy, bo nie mam na paznokciach grzyba, nie mam na genitaliach grzyba, nie mam gdzieś na ciele grzyba, to oto to ja nie mam grzybicy. To jest nieprawda. To jest w rzadkich przypadkach, jak już tego grzyba jest za dużo, to wychodzi na zewnątrz. A większość Polaków, która je ciaska chleb biały, ma po prostu grzybice. Tylko tego na zewnątrz nie widać. Niekiedy ktoś z dobrym węchem może wyczuć taką grzybicę. Na przykład ja to wyczuwam w niektórych przypadkach. I powiem Państwu, że mm, zwłaszcza intymnych. <laughs> Jak Państwo dobrze wiedzą, to opowiadałem, a szkoda, szkoda, że sobie to przypomniałem. Tak więc, Szanowni Państwo, są pasożyty, są grzyby. I teraz te całe towarzystwo, no to jest coś, co jest żyjące, a wszystko, co żyjące stworzył Bóg. No wszystko Bóg stworzył, więc stworzył także żyjące istoty. Zobaczcie, my jesteśmy zaprogramowani. Życie, dominacja, zdobywanie planety, sobie hodujemy kurczaczki, żywe stworzonka sobie hodujemy, cierpią, tak, mordujemy je, żeby sobie zjeść, chociaż nie trzeba, można sobie soi zjeść, czy jajeczka można zjeść. No, ktoś powie, że ku, kurę dupa boli. No boli, no lepiej, żeby bolała dupa niż podżynane gardło. Czy inne rzeczy kurą robią w chowie klatkowym, są straszne, ucinają tam pazurki. No to jest jedna wielka gehenna tych istot żyjących, którą my zafundowaliśmy, żeby sobie zjeść mięsko, tak. No ja biorę z moją przyjaciółką jajka tutaj, gdzie kury są dobrze traktowane, tak? Sobie chodzą w głienkach i wydubują robaczki z ziemi. Tak więc, szanowni państwo, pasożyty to też są jakieś istoty żywe. Oczywiście, nieinteligentne, jasne, no wiadomo, ale mają jakiś zakodowany genetycznie program działania. No stworzył je też Bóg. I stworzył też prawdopodobnie je w jakimś celu. No wszystko jakiś swój cel ma. No chyba tylko naiwniak może powiedzieć, że w świecie, gdzie w świecie fizyki panuje idealna symetria, harmonia, wszystko jest na swoim miejscu, że to, co postrzegamy, harmonii nie ma. Możemy nie dostrzegać przyczyn z powodu. Niskiego poziomu rozwoju naukowego, ale te przyczyny ja wierzę, że istnieją. Prawda? No dawniej nie wiedziano, do czego chorujemy. No wi wiedziano, bo jak sobie te podtarłeś łopianem, to nie umyłeś rąk, no i potem jadłeś i, i się czymś zarażałeś. Ale nie wszyscy się zarażali. Niektórzy mieli tak mocny układ odpornościowy, że sobie radzili. Mniejsza z tym. Wszystkie istnienia, które żyją, stworzył Bóg. Stworzył je w jakimś celu więc stworzył też je i dał im program, żeby sobie żyły. Robak ma tylko jedno pragnienie, jedną zakodowaną chęć, przetrwać, przeżyć i działa według swojego programu, który ma zakodowany i każdy robak ma inny. Na przykład glista ludzka, ludzie tak chrymkają, tak? Glista ludzka ma taki etap, że wżera się tutaj w tkankę płucną, my, <laughs> tak jak ten meksykano TV co chwila, <laughs> i w ten sposób połyka pchwocinę, pamiętajmy, nie połykać pchwociny, i z tą przechodzi do żołądka, potem sobie dalej, tam się wchodzi sobie w jelitach. No tam są, to jest cykl rozwojowy glisty ludzkiej. A pamiętacie, że Meksykanowie je brudnymi rękami często surowe mięso, którego nie myje. Więc no, w mięsie jest 99% pasożytów, stąd się ludzie zarażają pasożytami I od zwierząt domowych. Więc te chrumkanie, mnie to zawsze ciekawi, czy to już jest obturacja płuc się u niego od fajków zaczynać, czy on ma po prostu cykle rozwojowe, glisty ludzkie od tego, bo no tak to się odbywa. Więc one mają nieprawdopodobne mechanizmy, jak Państwo wpiszą sobie robaki ludzkie w Google i obrazy, tylko nie jedzcie, nie, nie, broń Panie Dobry, Boże, nic przy tym, to zobaczycie, że robaki potrafią być w oku, tak, w oku, w mózgu, pod skórą, w, trzeba robić trepanację czaszki, dokładnie, żeby go wyciągnąć, Niekiedy tasiemiec potrafi przejść do mózgu. Pamiętacie, dziewczyny zawsze przed latem tasiemcem się zarażają niektóre. Kupują sobie, żeby schudnąć, bo się chudnie, no ale traci się też, może powstać, a witaminoza, szkorbut niekiedy, no bo on ten tasiemiec po prostu wszystko je. A jak będzie to tasiemiec uzbrojony, to nie daj Panie dobry Boże. No musicie poczytać jak. Jak to wygląda. No, ja jestem przeciwnikiem, i o tym nagram następną audycję wszelkich spalaczy, tłuszczu, wszelkich tych systemów. Bo, co z tego, że system się odchudzi, tak? Czasami niektóre rzeczy działają. Ja mam spalacz tłuszczu, który działa na mnie pobudzająco, który biorę, jak na przykład muszę w jakąś trasę pojechać, który faktycznie hamuje łaknie, nie pobudza człowieka na cały dzień. No faktycznie od tego można dużo schudnąć. Tylko, co z tego, skoro człowiek ma nawyki takie, że lubi słodycze i będzie sobie te słodycze nadal jadł i za chwilę znowu utyje, no to to schudnąć, utyć, schudnąć, utyć. Trzeba przemienić swoją psychikę. Trzeba zrobić rewolucję we własnej głowie najpierw. I dopiero potem coś robić. Trzeba wszystko, dom się stawia na pozornych fundamentach, a nie na, na piasku. Sypkim. Szanowni Państwo, więc załóżmy, że Bóg stworzył wszystkie istoty, więc uzdrowienie człowieka, który jest zarobaczony, a zarobaczonych Polaków jest minimum 80%, może 90%, pewnie więcej niż 90%, ale tak mówię, żeby się znowu na mnie nie obrazili. Jak powiedziałem, ilu mężczyzn wychowuje nie swoje dzieci, no to miałem dużo nieprzyjemności. Trzeba mówić, że nie za dużo, bo wtedy się ci mężczyźni za nic, którzy coś podejrzewają, nie wkurzają, nie bluzgają mi od chujów i kurew. Eee, Janusze, tak, Janusze życia, którzy zamiast coś sprawdzić i wiedzieć, to wolą żyć w nieświadomości. Ja bym wolał sprawdzić, ja wolę prawdę. Czy prawda wyzwoli? No, niektórych pociągnie do wody i narkotyków, i hazardu, i różnych innych nieprzyjemności, ale. No akurat, ja bym wolał taką rzecz, wolałbym wiedzieć, bo by mnie to gryzło całe życie. Wolałbym wiedzieć i przecierpieć niż całe życie, żeby mnie coś skubało i gryzło. Zresztą, jak mówią niektórzy, jak cię coś gryzie psychicznie, to zaraz chętnie przyjdzie coś ze świata, co cię będzie skubało fizycznie, na przykład rak. Rak niebo rak. No ale to nieudowodnione. Tak gadają. Tak więc, jeśli prosimy o uzdrowienie, a większość ludzi ma zarobaczenie, i te robaki są często przyczyną, Praktycznie wszystkich chorób, bo te robaki biorą witaminy, mikro i makroelementy. My to bierzemy w tabletkach, w spożywieniu, cieszymy się, że daliśmy coś ciałku, a tak naprawdę łapki zacierają robaki. One to spożywają i w zamian robią kupę. Tą kupą są toksyny dla organizmu. Wszystko opisuje parazytologia, nauka. Nauka, wiedza tego się nie da podważyć, bo to są rzeczy z nauki. O której się teraz mało mówi, lekarze mają tylko ponoć małą książeczkę na ten temat. No, jest uciszany temat, że ludzie mają robaki. Jaki w tym sens? No, widocznie na tym, żeby ludzie chorowali i więcej kupowali leków. Nie widzę, nie rozumiem dlaczego tak jest. Zobaczcie, zwierzęta musicie odrobaczać co trzy miesiące, bo, bo widać, wychodzą robaki, tak, z kota wychodzą białe robaki, z tyłka się kręcą na odbycie. No, to taka jest prawda, no, każdy kto ma zwierzę domowe czy pies, który się wyciera dupą dywan. Jak się odrobacza zwierzęta systematycznie, na przykład my tak robimy, to, to nie ma takiego problemu. Dlatego psy trzeba odrobaczać i koty minimum co trzy miesiące, a człowiek to co? Człowiek też może mieć. No pogłaszkasz pieska, on się wytarzał w trawie, gdzie ma jaja pasożytu, których nie widzisz na sierści, niedokładnie umyjesz dłoń i już masz zakażenie pasożytem. No i już, moment. Czy pieska, nie daj Boże, do łóżka weźmiesz, no to już wtedy jest wiele dróg, w którym może się tam dostać towarzystwo do ciała twojego. I zdziwienie skąd choroby, tak? Ale to nie jest wszystko takie proste, bo z pasożytami są grzyby, pasożyty niosą też, co się w sumie ostatnio dowiedziałem, nie widziałem tego wcześniej, przy pasożytach jest cała masa wirusów i bakterii. Wyobraźcie sobie, że pasożyty mają też swoje własne pasożyty, a także mają bakterie i wirusy, one atakują wszystko, co się da, każde istnienie. Więc jeśli prosisz Boga o uzdrowienia, przyczyną są pasożyty, jakieś wirusy, to Bóg musi to wszystko wykasować, no musi. No nie możesz być zdrowy, bo jak te robaki nadal będą w tobie, to nadal będzie niszczenie organizmu. Czyli Bóg musi wykasować życie, które też stworzył, zniszczyć je, żeby człowiek mógł w zdrowiu funkcjonować. Czyli Bóg w pewnych sytuacjach niszczy i zabiera z tego planu. Nie mówmy, stale zabija, bo my nie wiemy, czy stale zabija, jeśli załóżmy istnieje wiele rzeczywistości, może przesuwa na inny plan. Czyli na tym planie ginie ktoś, tak jest ciało. Jest trup robaka, tak? No też gdzieś jest w ciele, musimy go wydalić. Martwe robaki. E, I ludzie po terapiach właśnie wychodzą z nich, na przykład wielko, wiele, wiele, wiele metrów tasiemca i różne inne ciekawostki martwe. Więc on tego robaka musi kaput, teraz sobie zrobiłem taki ruch e, poziomy przy szyi, czyli kaput robala, wirusy, bakterie, które powodują daną chorobę, musi zabić. To, co stworzył, musi zniszczyć. Czy w pełni zniszczy, czy część ta energii tego robaka, nie wiem, no strzelam, przechodzi na inny plan, czy coś, nie wiem, strzelam. Ale powiedzieć, że zabił na 100% istotę, nie możemy powiedzieć, bo człowiek to nie tylko ciało, umiera ciało, widzimy ciało, a to, co było jego duszą, to, co było jego osobowością, może gdzieś przetrwa, prawda? W związku z tym, jeśli Bóg istnieje, zakładamy, jeśli Bóg uzdrawia, to Bóg też musi zabijać pewne formy życia. Żebyśmy my mogli żyć. No nie ma innej opcji. Bakterie, wirusy to też zostały stworzone przez Boga, żeby swoją rolę pełnić. I swoją rolę pełnią. Robaki też pełnią swoją rolę. Wszystko pełni swoją rolę w ekosystemie, którego my może do końca nie rozumiemy. Ale naturopaci mówią, nie chcesz mieć robaków, musisz jeść gorzkie. Nie chcesz mieć robaków, wypadałoby pozytywnie żyć. Spacerować, mało jeść. Cieszyć się, czyli jak najmniej stresu, a człowiek, który nienawidzi zazdrości, jest w stresie. No to są proste rzeczy, które mówią, jak nie mieć robaków, a yy, też dziwnie wiążą się też z moralnością. No trudno być zazdrosnym, zawistym człowiekiem i się odstresowywać, bo same te uczucia zazdrości i emocji powodują stres, tak? No trudno to, no, no te wszystkie nauki o dobrym zdrowiu, no wszystkie dochodzą do moralności. Szanu innych ludzi, błogosław tym, którzy ci plują w twarz. Ale do sądu pójdź, ale nie nienawidź go. No te wszystkie nauki są powiązane z duchowością bardzo mocno. I wtedy nie będzie robaków. I będzie zdrowie, i będzie energia, i będzie siła do wszystkiego. I nie będzie chorób. No, łatwo powiedzieć nie nienawidź, jak ktoś ci pluje w twarz. No, ale na tym polega rozwój, że się rozwijamy, tak? Nie umiemy wybaczać, ale dawniej nie umieliśmy jako małolaty chodzić. Kto z nas pamięta, jak się uczyliśmy chodzić? Nie umieliśmy chodzić do kibla, robić kubkę, tak? Czy musiała, mamusia, tatuś, niekiedy musieli nam to sprzątać, tak? Spiluchy. Wielu rzeczy nie umieliśmy, więc rozwój i życie prawdopodobnie polega na tym, żeby się nauczyć żyć godnie, po Bożemu, moralnie. Ale jak ci dadzą w mordę, to pierdolić mu kilka razy jeszcze w mordę, ale bez nienawiści. To o to chodzi. Żaden normalny Bóg nie powie ci, oddaj, daj w drugi policzek, bo Bóg, jeśli istnieje, to też musi kasować te pewne formy życia, które są negatywne dla nas. Jak się stresujemy, jemy złe jedzenie itd., więc może one nie są negatywne. Spełniają swoją rolę robaki. Nie można ich nienawidzić. Po prostu spełniają w jakiś sposób swoją rolę. I mimo wszystko, że spełniają swoją rolę, Bóg je usuwa, żebyśmy mogli żyć. Czujecie to? Czyli jak są pewne warunki spełnione, Bóg może też doprowadzić do śmierci ludzi, którzy na kimś się pastwią, dręczą kogoś. I ktoś powie, wypadek, co zrobisz? No nagle dostał raka, z gaz trzy miesiące. No co zrobisz? No, nic nie zrobisz, nagle bach. Ludzie mówią: los, życie, geny, panie, geny. A może nie geny, może ingerencja, albo szedł i samochód go jedną. I nie wiadomo, nie widział. No, przemyślał coś o czymś, myślał ojo, tyle. Był chłop, nie ma chłopa. Ale może kogoś dręczył, ten ktoś rozwinie skrzydła, bo już nie jest dręczony. Więc to jest. To jest warte przemyślenia, że Bóg może też robić brzydkie rzeczy. I w historii o Buddy, która mocno mi utkwiła w pamięci, było, że płynęli gdzieś statkiem i był jakiś gościu, który tam chyba okradał ludzi czy mordował. I Budda któregoś dnia do niego podszedł, złapał go za nogi, podniósł go i wyrzucił go za burtę. No, zabił człowieka, Budda. Dlaczego tak zrobił? Bo Bóg czasami mówi, że jakiś element systemu się nie nadaje, to go wywal z układanki. I tyle. Czy Bóg może kogoś wyfalić z układanki zwanej życiem? Jeśli istnieje, jeśli uzdrawia, odpowiedzi brzmi zdecydowanie tak. Przy czym trzeba podkreślić, że niekoniecznie jest to zabicie, zniszczenie, tylko może być to opuszczenie tego poziomu doświadczenia, na którym jesteśmy, czyli życia, które znamy. Bo przecież może, mogą być inne plany duchowe, mogą być inne planety, na których jest życie, może być coś, co nazywamy życiem pośmiertnym, a co jest po prostu przejściem na jakieś inne etap istnienia. Wstyd byłoby mówić, że tak nie jest przy naszym poziomie fizyki, śmiesznym w sumie, tak? No, dużo wie nauka nasza, to fakt, ale im więcej poznaje, tym więcej jest zagadek. Dlatego jest tak ciekawa. Polecam wykłady pana profesora już chyba, czy doktora Dagana, no to jest prawdziwy doktor, a nie te, kurde, popierdółki. E, prawdziwy doktor, pan doktor Dagan o czarnych dziurach i... Różnych takich fajnych rzeczach. No fajne, ja to lubię sobie takich posłuchać. Kurwa, jakie one mądre te chłopy gadają! Kurwa, fajne to. Pozdrawiam Państwa serdecznie z Panem Dobrym Bogiem chłop w Dom Bóg w Dom. Miłego dnia, miłej niedzieli i może jeszcze wieczorkiem coś nagram. Kurwa, jak długo. Miało być krótko. No nie udało się tym razem. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.